Siemaneczko, witajcie, kolejny odcinek z drugiego Mass Effecta. Polecimy sobie teraz na Cytadelę. Bo czemu by nie? Myślę, że... odwiedzenie admirała... odwiedzenie Andersona, odwiedzenie Rady... Możemy spróbować z nimi pogadać. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, weźmiemy Garusa i weźmiemy sobie Mordina. O, punkciki są. Proszę bardzo, i Garus też ma. Weźmy automatycznie. I tak by zrobił tak samo jak ja, więc... Komandor Shepard, wpisz hasło, aby otrzymać darmowy prezent. Proszę podać hasło, Komandor Shepard. Milczenie jest złotem. Miło mi cię wreszcie poznać, Komandor Shepard. Kazumi Goto. Jestem twoją fanką. Dobrze cię mieć u boku, Kazumi. Gotowa? Mam mało bagażu. Zresztą i tak przemyciłam go już na twój statek. No i miło, że pomagasz mi ze skokiem. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę w stroju wieczorowym. Co ma do tego strój wieczorowy? Mogłabyś chyba pójść i tak, ale wyróżniałabyś się na eleganckim przyjęciu. Szukam Greyboxu mojego partnera. Zabrał go niejaki Donovan Hawk, ale ja go odzyskam. Jeśli taki masz układ z Cerberusem, załatwimy to. Zobaczysz, będzie fajnie. Jak dobrze pójdzie, nawet nie sięgniesz po broń. Lepiej już kończmy. Głupio to musi wyglądać, jak stoisz i gadasz do reklamy. Do zobaczenia na statku! No dobra, no do Kazumi mamy już zatrudnioną. Opiekunowie, fascynujące stworzenia. Genetyczne konstrukty przystosowane do pracy w Cytadeli. Na zewnątrz by nie przetrwały. Rekruci! Oto 20-kilowy nabój zawierający... Przykro mi, musi pan zostawić wszystkie Tak? Ostatnio byłam tu parę lat temu. Zaostrzyliście trochę środki bezpieczeństwa. Po ataku getów nastąpiła... O, jakie ma oczy! ...zabezpieczeń. Wprowadzono drobne zmiany mające zapobiec infiltracji ze strony getów. Przepraszamy za niedogodności. Get by się raczej wyróżnił. To groźne założenie. Czujny znaczy bezpieczny. Dziękuję za rozmowę. Następny. Okej. Wygląda na to, że poprawili zabezpieczenia. Wyłączcie to. Co? Naprawdę sądzisz, że... Tak, jasne. Przepraszam za kłopot. Nasze skanery dają złe odczyty. Wskazują, że jest pani martwa. Parę lat temu uznano mnie za zaginioną w akcji. Zechce pani pomówić z moim kapitanem? Wprowadzi panią ponownie do systemu. Znajdzie go pani tuż za skanerami po prawej. Tu skanerami po prawej. Niech trochę pokrzyczy. Nic ci nie powie tylko dlatego, że go o to ładnie poprosisz. Wiem, szefie. Mogę się tym zająć, jeśli brakuje ci odwagi lub boisz się, że ten typ na ciebie doniesie. Nie, szefie, dam radę.
Dobra, pogadajmy. Już widzę, w czym problem, pani komandor. Według mojej konsoli jesteś trupem. Nie boisz się, że tylko się podszywam pod Sheparda? Mamy najlepszy sprzęt sprawdzający w galaktyce. Badamy próbki DNA z płatków skóry. Ten sprzęt potrafi nawet wykombinować, jakie masz niezarejestrowane modyfikacje genetyczne. Twój sierżant wspominał, że możesz mi w tym pomóc. W takich sytuacjach trzeba z reguły reaktywować kartę identyfikacyjną w Zarządzie Bezpieczeństwa Stacji. Następnie prosi się biuro celne i służby imigracyjne o przywrócenie dostępu do Cytadeli. A potem idzie do skarbówki. Wielu udaje trupy, aby uniknąć podatków. Widzę jednak, że jesteś bardzo zabiegana. Może po prostu wcisnę ten guzik i będziemy mieli wszystko z głowy. Byłoby bardzo miło. Zrobione, proszę. Lepiej jednak odwiedź prezydium. Rada zechce chyba wiedzieć, że jedno z ich zaginionych widm wciąż żyje. Tak zrobię. Przydałby mi się tylko dostęp do zasobów Rady i widm. Rada może załatwić wszystko. Najlepsze w pracy w SOC jest to, że dostajesz wszystkie potrzebne informacje. Wszystkie urządzenia i wszystkie środki. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy mogę wracać do pracy? Lepiej już pójdę. Będziesz czegoś potrzebował? Powiedz. Potrzebował, przecież to jest kobieta. Poziom 27. To jest SOC. Sala przesłuchań, okej. Dzień dobry, przyjaciele. Witam na Cytadeli. Ta sieć sklepów jest własnością Rady. Czy pracownikom rządowym przysługuje rabat? Tak. Jakie piastujesz stanowisko? Jestem byłym widmem. Jejku, nie wiedziałam, że widma mogą rezygnować. Raczej nie kwalifikujesz się do rabatu. A gdyby zareklamowała cię kobieta, która pokonała Sarena? Jesteś Shepard? Jejku! O jejku! Zaoferuję ci rabat. Co mam teraz zrobić? Wypowiedz reklamy do mojej konsoli. Nazywam się Komandor Shepard, a to mój ulubiony sklep. Doskonale. Zaraz nakażę mojej WI dodanie tego do naszych reklam. O Boże. Nic ciekawego. Tak naprawdę. Myślałem, że coś będzie, a to takie głupowki takie. Głupostki, o, głupowki. Czym mogę służyć? Wasze ekspedycje są dla mnie trochę zbyt spokojne. Spokojnie? Człowiek nie załatwiłby wściekłego Warena, a co dopiero Szatę. Za kogo ty się uważasz? Nazywam się Shepard i... Ta Shepard? Ta, która pokonała Sarena Arteriusa? Jednak o mnie słyszałeś. Na duchy przodków! Shepard w moim sklepie! Dasz się przekonać do nagrania dla mnie reklamy? Dałabym. Może w zamian za rabat? Rabat? Mógłbym nazwać na twoją cześć mojego pierworodnego. Mów do konsoli. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Ha, ha! Żaden inny sklep nie ma takiej reklamy. No już ma. Zobaczmy, co tu masz. Za kredyty? No to kupuj. Myślę, że... 50 koła. Dobra. To wygląda interesująco. Jaki mamy hajs, to możemy szastać. Co o tym sądzisz? Może strzelba. Podoba mi się karabin.
Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Grałaś już w Galaktykę Fantasy? Uwielbiam tę grę. Oparta na trojańskiej mitologii, ale bardzo grywalna. Podobno ma już 11 miliardów graczy. Szybką kolejką pewnie możemy do... O! Ludzie pragną poznać... Kalisa bin Sinan al-Jilani, wiadomości Westerlund. Rozmawiałyśmy 2 lata temu, gdy zostałaś widmem. Doskonale się prezentowałaś przed kamerą. Masz chwilkę? Żebyś mogła mnie znowu obsmarować? Mogą ci nie pasować moje metody, Shepard. Ale stoimy po tej samej stronie. Powróciłaś. O tym się mówi. Chcę tylko, żeby inni docenili twoją historię. Oho. Informatorzy twierdzą, że podczas bitwy o Cytadelę przebywałaś w prezydium. Od twoich słów zależał przebieg bitwy. Jeśli to prawda, że powiedziałaś admirałowi Hackettowi, żeby wspomógł Destiny Ascension, to odpowiadasz za śmierć setek ludzi i podtrzymanie dominacji Rady Cytadeli. Turianie stracili 20 krążowników. Każdy miał około 300 osób załogi. Ascension, pancernik Asari, który uratowaliśmy, miał na pokładzie prawie 10 tysięcy istot. Ale straty wśród ludzi... Przymierze straciło 8 krążowników. Shenyang, Emden, Jakartę, Kair, Seul, Kapsztad, Warszawę i Madryt. Tak. Warszawę też. Każdy w 5. flocie jest bohaterem. Przymierze powinno im dać medale. Rada jest im winna jeszcze więcej. Podobnie jak ty. Komandor Shepard, pierwsze ludzkie widmo. Bohaterka bitwy o Cytadelę. Nagraliśmy to? Super. Załatwiła mnie w moim własnym programie. Posprawdzajmy, co tutaj ciekawego jest. Mamy jeszcze trochę czasu, więc... A, disco. Może zobaczymy, może jakieś szumowiny. Nie no, nie będziemy tańczyć. O, sorry. Dobra, wychodzimy i jedziemy chyba do rady od razu. Prezydium. Widzę, tu się nic nie zmieniło. Byłoby bardziej produktywne, gdyby dołączył do nas Udina. Mój doradca jest niedostępny. Jestem radnym i reprezentuję głos ludzkości oraz przymierza. Shepard przyjdzie la... Pani komandor, właśnie o tobie rozmawialiśmy. Upłynęło wiele lat, Anderson. Mam nadzieję, że dobrze ci się powodziło. Zdarzały się ciężkie chwile. Dobrze, że wróciłaś. Słyszeliśmy wiele plotek związanych z twoim nieoczekiwanym powrotem. Niektóre są niepokojące. Zwołaliśmy to spotkanie, żebyś mogła wytłumaczyć twoje działania. Jesteśmy ci to winni. W końcu uratowałaś nam życie w walce z Sarenem i jego getami. No. Zbieracze porywają ludzkich kolonistów z układów Terminusa. Co gorsza, sądzimy, że pracują dla żniwiarzy. Układy Terminusa są poza naszą jurysdykcją. Ci koloniści wiedzieli o tym, gdy opuszczali przestrzeń Rady. Pomijamy najważniejsze, panie radny. W sprawę zamieszani są żniwiarze. Tak, żniwiarze. Nieśmiertelna rasa świadomych okrętów czyhających rzekomo w ciemnej przestrzeni. Odrzuciliśmy to twierdzenie. Shepard, nikt inny nie natknął się na Ilos, na hologram, który wyjawił ci prawdę o żniwiarzach. Tylko ty i twoja załoga rozmawialiście z suwerenem. Ufam ci, ale bez potwierdzenia z innego źródła musimy uznać, że za atakiem getów stał Saren. Uniemożliwiłam Sarenowi podbój Cytadeli. Poświęciłam wielu ludzi, aby ratować tę radę. Sytuacja jest trudna, Shepard. Pracujesz teraz dla Cerberusa, zdeklarowanego wroga rady. To zdrada karana śmiercią. To przesada. Shepard jest bohaterką.
Jako członek tej rady nie pozwolę na dalsze tak skandaliczne pogróżki. Może osiągniemy kompromis. Biorąc pod uwagę twoje powiązania, nie możemy cię publicznie poprzeć. Okażemy ci jednak wsparcie na inne sposoby. Shepard, jeśli będziesz działać po cichu i tylko w układach Terminusa, rada jest gotowa zaoferować ci przywrócenie statusu widma. Oho. Przyjmuję waszą ofertę. Dobrze jest mieć radę po swojej stronie. Powodzenia w śledztwie, Shepard. Liczymy na szybki koniec dochodzenia i twoich związków z Cerberusem. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Rozumiesz oczywiście, że oferta rady to tylko symbol. Tak naprawdę nic nie zrobią. Nawet jeśli mi nie pomogą, warto zachować dobre stosunki. Fakt. Nie przejmuj się radą ani przymierzem. Znajdę jakiś sposób, żeby się ciebie nie czepiali. To nie powinno być trudne, póki będziesz się ograniczać do układów Terminusa. Oho. Musimy pogadać o... Shepard. Co ty tu robisz? Wpadłam zobaczyć, co u Andersona. Nie musisz mnie osłaniać. Zaprosiłem Shepard na rozmowę z Radą. Spotkanie właśnie się skończyło. Że co? Panie radny, wiesz, jaka z tego wyniknie polityczna afera? Rada przywróciła mnie na stanowisko widma. Wystarczy im, że ograniczę się do układów Terminusa. Tak, to faktycznie jest umowa korzystna dla obu stron. Nie powinieneś jednak podejmować takich działań bez konsultacji ze mną, panie radny. Nie jesteś moim przełożonym, Udina. Idź do swojego gabinetu i chwilę się nad tym zastanów. Oczywiście, panie radny. Życzę wam miłego dnia. Przepraszam cię za to. Udina wciąż ma problem z faktem, że to ja zostałem radnym, a nie on. Czasami trzeba go trochę naprostować. O, i bardzo dobrze. Udina wykonuje swoje obowiązki. To prawda. Bywa przydatny. Jeśli trzeba coś załatwić w Cytadeli, to wie, do kogo się z tym zwrócić. Poza tym zawsze chętnie idzie na formalne imprezy dyplomatyczne, na które ja nie mam ochoty. Jak ci się powodziło przez ostatnie 2 lata? Służba w Radzie nie jest tym, co planowałem na koniec mojej kariery. Czasami czuję się, jakbym walił głową w mur. Prawda o suwerenie jest brutalna. To koszmar. Nie winię innych za to, że nie chcą w tę prawdę wierzyć. Wiem jednak, jakie to ważne, więc wciąż próbuję. Walczę za dobrą sprawę. Olej Udinę i Radę. Dołącz do mojej załogi i pomóż mi powstrzymać zbieraczy. Jestem za stary na galaktyczne rozruby. Mogę narzekać, ale mam tu do wykonania ważną pracę. Walka na pierwszej linii to już twoja działka. Szczątki suwerena. Dziwi mnie, że nikt się nie zorientował, że suweren nie jest technologią getów. Nie zbadali wraku? Niewiele z niego zostało. Odłamki spadały na całą stację. Zapanował chaos. Nie wiadomo, ile różnych ras szukało wtedy w okręgach swoich zmarłych. Zabezpieczyliśmy tyle części, ile zdołaliśmy. Opiekunowie i nieautoryzowany odzysk sprawiły jednak, że nie udało nam się zebrać nawet połowy tego cholerstwa. Również dlatego nie chcą przyznać, czym był suweren. Co się stało z sierżant Williams po zniszczeniu Normandii? Chorąży Williams wciąż służy w przymierzu. Aktualnie wykonuje tajną misję. Chorąży? Nie mogę powiedzieć nic więcej. Pracujesz dla Cerberusa. Przykro mi. Lepiej pójdę. Jasne, Shepard, rozumiem. Chciałbym być bardziej pomocny. Będę tu, gdybyś zechciała kiedyś porozmawiać. Zrób coś dla mnie, uważaj na siebie. Nie możesz ufać Cerberusowi. Fajnie, że sobie pogadaliśmy. Może tu się udamy? I zaraz będziemy zawijać się stąd, więc no spokojnie. Przepraszam, próbuję spisać zeznania. Nie ma o czym gadać. Ukradła moją kartę. Proszę ją aresztować. Nieprawda! Tylko dlatego, że jestem kwarianką. Proszę przestać i wziąć głęboki oddech. Kpisz ze mnie, ludzka istoto. To, że wol istoty
potrzebują... Użyłem niefortunnego zwrotu. Przepraszam. Spróbuję się dowiedzieć, co się wydarzyło. To sprawa SOC, proszę pani. Zrobimy wszystko, co... Ha! Co w naszej mocy, aby to rozwiązać. Nie potrzebujemy pomocy cywilów. Gdyby znalazła pani kartę, proszę poinformować któregoś z naszych funkcjonariuszy. Twierdzisz, że to fałszywe oskarżenie? Szłam właśnie do sklepu z używanymi statkami, a on wpadł na mnie przy fundacji Sirta. Nawet się nie zatrzymał, żeby przeprosić. Chwilę później przyleciał z funkcjonariuszem SOC i oskarżył mnie o kradzież tej cholernej karty. Wpadliście na siebie przy fundacji Sirta. Może karta wypadła mu z kieszeni właśnie tam? To chyba możliwe. Wiem tylko, że ja jej nie zabrałam. Dużo czasu spędzasz na oglądaniu używanych statków? Mają sporo fajnych modeli. Chciałabym tam coś kupić i wrócić tym do floty, ale... Statek byłby znakomitym darem z pielgrzymki. Znasz zwyczaj pielgrzymowania? Podróżowałam z pielgrzymującą Quarianką. Ja nie sądziłam, że ktoś tutaj może zrobić coś takiego dla kogoś z nas. Aha, pogadajmy z Volusem. Ukradła ci kartę kredytową? Musiała. Wpadła na mnie, gdy wyszedłem ze sklepu fundacji Sirta. Wpadła na ciebie? Jaki to ma związek z rzekomą kradzieżą karty? Tak działają kieszonkowcy. Wpadają na ciebie i przy okazji przetrząsają ci kieszenie. Tych bezklanowych Quarian cały czas trzeba mieć na oku. Wszyscy są złodziejami. No na pewno. Na pewno nie zostawiłeś swojej karty w sklepie fundacji? Na pewno. Skąd pomysł, że mógłbym się tak wygłupić? Nic tam nawet nie kupiłem. Kartę miałem cały czas w kieszeni. Chodźmy. Proszę zachować ostrożność. Dobra, poszukamy tej karty. Fundacja Sirta. Obywatelko, witaj w sklepie Fundacji Sirta w okręgu Zakera. Niedawno był tu jeden Volus. Nie upuścił karty kredytowej? Nie widziałam. Nic nie kupował. Zwróciłam uwagę na wasze ceny. Dość wysokie. Z całym należnym szacunkiem. Fundacja nie dba o zyski. Część środków ze sprzedaży przekazujemy na leczenie chorób genetycznych. Wiesz, co mogłoby zwiększyć popularność waszych usług? Poparcie kobiety, która pokonała Sarena. Jejku, ty jesteś Shepard, prawda? I wszystkie sklepy na Cytadeli będziemy... ...zniżkę dla pracowników. Umowa stoi. Mów do tej konsoli. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Zaraz to wrzucę do naszej reklamy. Dziękuję. To, że Shepard będzie miał... Wezmę to! Same ulubione sklepy. Sądzisz, Michael? Może kupimy immunowzmacniacz? Ma Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. I potrzebujesz pomocy w dotrwaniu do następnej wypłaty dnia. Błąd brak danych. Lombard Ledcora chętnie się udzieli. Czy nie masz ochoty właśnie teraz na pyszny, orzeźwiający napój Tupari? No raczej nie. Witam w salonie Saronis Applications. Może... A, Shepard! Czy ja cię znam? Ja znam ciebie. Nawet przygłupi Hanar zapamiętałby kobietę, która pokonała getów. Myślałem, że nie żyjesz. O, często to słyszę. W sklepie. Twoja wizyta to dla mnie zaszczyt. Niedawno był tu pewien Volus. Nie upuścił przypadkiem karty kredytowej? Tak. Kupił sterowniki do systemów zarządzania atmosferą, po czym wyszedł bez karty. Niestety znalazłem ją dopiero po jego wyjściu. Jeśli go zobaczysz, to przekaż mu, że trzymam ją tu za ladą.
Okej. No cóż, w mojej pracy używam szerokiego wachlarza oprogramowania. Szkoda, że tak wiele osób nie rozumie własnego sprzętu. Poza najprostszymi interfejsami nawigacyjnymi, wskaż i leć. Nie uwierzyłbyś, jak często słyszę, dlaczego statek zawraca? Jesteśmy dopiero w połowie drogi. Wierzę. Wiesz co? Lubię wasze produkty. Interesuje cię reklama kobiety, która pokonała Sarena? Bardzo. Niestety nie stać mnie, aby ci za nią zapłacić. Bez obaw. Może udałoby się załatwić jakiś rabat? Oczywiście. Mów proszę do mojej konsoli. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony... Ulubiony sklep w Cytadeli. Wszystkie sklepy w Cytadeli mają reklamę. Zaraz to wyedytuję i dołączę do naszych reklam. Bardzo dziękuję. No, już mnie nie stać. Ale to będziemy wiedzieli, że tutaj trzeba będzie zajść. Teraz idźmy do tego sprutego Volusa. Czułem. Proszę się rozejść. Zostawiłeś kartę w sklepie Saronis Applications. Czeka na ciebie u sprzedawcy. O, to nic. Kwarianka i tak mogła ją ukraść. Zamykam tę sprawę, ale będę miał panią na oku. Proszę znaleźć stałą siedzibę, albo przymknę panią za włóczęgostwo. Aj, nie zdążyłem. Dziękuję. Ja żałuję, że nie mogę ci zaoferować niczego poza słowami. O co chodziło temu typowi z SOC? Nie miał żadnych obciążających cię dowodów. Nie wiem. Od kiedy tu dotarłam, wszyscy się tak zachowują. A, faktycznie miałem. Ramen to ziemski przysmak. Witaj, ziemska istoto. Znajdziesz u mnie wiele znakomitych statków, tylko lekko używanych. Czym mogę służyć? Skrócona wersja wielokrotnie nagradzanego Hamleta Francisa Kita w wykonaniu Elkorów. Dobra, Normandia. Wracamy, odlatujemy. Mamy tak naprawdę wszystko dopięte. Tutaj, więc nie ma sensu, żebyśmy tutaj się dalej... kręcili. Kup paliwo. Kup sondy. A, tu możemy Kasumi pomóc od razu. I w sumie możemy to zrobić. Dolecimy? Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj postrzelam tymi sondami. I w następnym odcinku widzimy się już tutaj na tej planecie. Także trzymajcie się do następnego. Hej.